Witam Państwa. Witamy w ogóle. No, dzisiaj mamy widok na Morze Północne w miejscowości Ouddorp. Ouddorp. Po polsku to jest Stara Wieś. Stara Wieś. No i co my tutaj mamy? Chcemy Państwu dzisiaj sprzedać jedną myśl, o którą Państwo się domagacie w komentarzach. I chcemy powiedzieć, to rozwinąć, a tutaj jest akurat latarnia morska, ale my przejedziemy się po całym morzu. O, to są statki różne maści. Chcę to też sfotografować Państwu. A natomiast co jest tutaj takiego ciekawego, co Państwo by zawsze chcieli wiedzieć? Tutaj może jak morze, ale może północne jest trochę gorsze od Bałtyku. Trochę to jakoś inaczej wygląda. Tam w dali, ja Państwu przybliżę, to jest Rotterdam. O. I wiadomo, o tej porze roku tak wygląda to wszystko. Cała to okolica. Ta myśl, którą chcemy poruszyć, to jest właśnie, ona polega na tym, że Państwo pytacie się o te portale, które mogą zaszkodzić w zdejmowaniu przyczepek i tak dalej, ponieważ no, część filmów jest tutaj bardzo praktyczna i no, Państwo siłą rzeczy no, chcieliby to samemu sobie robić, jak ktoś ma problemy, no ale niestety następują pewne problemy. No, te problemy wynikają z tego, że się ma w danym mieszkaniu jakieś portale, przez które sięgają nas demony w ten sposób. Tak to można nazwać, że one sięgają. No i teraz tak, to pytacie się jakieś tam figurki, chociażby jakiegoś kota. Ktoś kupił, no akurat figurka kota, który macha łapą, to jest stary numer religijny Chińczyków. Ale są różne figurki religijne, krzyże, różne rzeczy. I to są takie portale, bo to są elementy kultu religijnego. Ich zadaniem polega na to, na tym ich zadanie, żeby po prostu w jakiś sposób być. Żeby w jakiś sposób nieproszeni goście, czyli w tym momencie całe to demoństwo, żeby Państwo tu nawiedzało. O, w ten sposób. Żeby Państwo nawiedzało. Tu się tak troszeczkę będziemy poruszać, ponieważ ta wieża widokowa, ona rusza jest się. Taka ruszająca się. Tak, ona się. Także będziemy mieli jeszcze efekty specjalne, jakbyśmy byli na morzu. Tak, bo się to wszystko rusza, więc Państwu też chcemy to powiedzieć w ten sposób. Co z tymi portalami zrobić? No powinniśmy je usunąć. To mogą być nawet przedmioty, na przykład hybryd, które by mieszkały w mieszkaniach z demonami i później my się wprowadzamy, albo ktoś coś nam podrzuca. Na przykład nam podrzucono, jeszcze w Polsce jak byłem, jak byliśmy w Polsce, podrzucono rysunek, dokonany demona. Rysunek demona, diabła można powiedzieć, podrzucono rysunek po to, żebyśmy na niego popatrzyli. No i później zaczęła się ostra jazda. A więc taki rysunek też można, powiedzmy, ktoś, kto nosi w sobie demona, albo jakiś tam, powiedzmy, albo jakaś hybryda, taki rysunek można podrzucić. Są na przykład obrazy robione przez tak zwanych bioenergoterapeutów, co niektórych. To są obrazy sprzedawane za niezłe pieniądze. To się wątpię, żebyście Państwo mieli pieniądze, ale są reprodukcje robione takich różnych no, malarzy, powiedzmy. No i tam po prostu mogą być właśnie, to też może być portal, który właśnie powoduje, że takie rzeczy się mogą dziać, takie różne rzeczy się mogą dziać. Nieciekawe. Mamy jakieś podszepty, jakieś durne myśli i tym podobne rzeczy, albo łapiemy agresję, depresję. Złość na wszystko i wszystkich. Tak jest, a najczęściej to są tak zwane doły, które, to się tak mówi dół, ale tak praktycznie to nie są doły, tylko to są praktycznie kratery. Kratery, a więc takie rzeczy też mogą tutaj nas sięgnąć, ponieważ są różne tego typu portale, nie?
To może być również jakaś najzwyklejsza rzecz, jakaś pierdółka, którą ktoś nam dał w złych intencjach. Może to być na przykład, to mieliśmy ostatnio sytuację w jednym mieszkaniu, otwieracz. Tak? Tak, ale skąd ten otwieracz był, powiedz? No właśnie, otwieracz był z zamku książ. A co słynie zamek książ? Zamek książ to jest w ogóle oddzielna historia, ponieważ zamek w Książu to jest w ogóle... To jest historia sięgająca nie tylko wojny, ale przed wojną i jeszcze w czasie komuny. Co w tym zamku Książu się mogło dziać? Tam była bocznica, niedaleko była bocznica i kolej wąskotorowa. No tak przynajmniej powiedzieli, że to jest kolej wąskotorowa. Tam niestety była cała od tej trasy Wrocław-Wałbrzych, to w zamku Książ była bocznica i wjeżdżały całe składy pociągów. I teraz tam były potężne podziemia, tunele budowane przez przymusowych robotników III Rzeszy. Później tych robotników zabijano tam na miejscu i powiem wam takie własne doświadczenie z tego zamku Książ. Ja, jak byłem w Sieboździcach parę razy, na zakręcie, gdzie praktycznie było wejście do parku, do zamku Książ, to ja praktycznie to wejście do tej bramy mijałem w odległości 50 metrów. I miałem taką normalnie blokadę, mimo że kolega mnie zachęcał, chodź pójdziemy, zwiedzimy zamek Książ i tak dalej. Natomiast ja miałem blokadę. Po prostu nie mogłem tam w jakiś sposób nie tyle wejść, a w ogóle nie chciałem, nic mnie tam nie goniło. Chociaż kolega mnie namawiał, żebym tam zwiedził, poszedł do tego parku, ale ja tam miałem blokadę. Po prostu jeżeli tam mordowano ludzi, tępiono, wykorzystywano, a później ich zabijano, żeby za dużo sprawy nie wyszły i te tunele zostały do dzisiaj. A więc te złe moce, te śmierci, te wszystkie, zła energia tych zabitych wszystkich, tych zabijających oprawców, to wszystko tam siedzi do dzisiaj. Ktoś może obojętnie wejść, ale po prostu słuchajcie, no dzisiaj są trochę inne czasy, dzisiaj trochę już to nie jest obojętne. Ja na przykład też mieszkam w takim domu w Polsce. Powiem wam, że ten dom też bym powiedział, że jest na swój sposób przeklęty. Ponieważ tam się dzieją różne rzeczy. One się działy, powiedzmy, to jest związane z historią, moją historią, ale tutaj nie chcę państwu szczegółów po prostu zdradzać, tych szczegółów, ale po prostu było tam coś, że ktoś na przykład na Skype jak ze mną rozmawiał, a ja miałem Skype'a, znaczy komputer położony w ten sposób, na takim barku, gdzie ta kamera komputera patrzyła właśnie w tą łazienkę. No i akurat osoba, która z drugiej strony patrzyła przez ten, widziała na Skype'ie tą kamerę, bo ja tam akurat był tam aneks kuchenny i gotowałem. Ona, ta osoba widziała. I co ona widziała w tej łazience? No tam widziała kąpiącą się kobietę. Nikogo oczywiście nie było, ale ta osoba widziała tą kobietę, czyli taką wizję ona dostała po prostu przez komputer Skype'a, więc po prostu w tej łazience tam musiało jakaś zjawa się zmaterializowała, czyli ona tylko zrobiła takie wrażenie, że tam ktoś jest, nie? Ale tak naprawdę jak mi powiedziano, że tam ktoś jest, ja mówię, nikt tam nikogo nie ma, wchodzę, nie ma nikogo, nie? A więc takie rzeczy się po prostu działy. No bo dlaczego takie rzeczy się działy? To był w tej miejscowości, praktycznie to jest taka osada, taki hutor, chociaż to jest po niemieckie, to w tej miejscowości, raczej w tej osadzie, to było tam może 11 domów, ale z czego akurat wieś mniej więcej cała z pałacem się ostała. A tutaj, tu gdzie ja tam w Polsce mieszkam, to w tej osadzie przy wsi Komorzno, to się nazywa dokładnie Kolonia Komorzeńska, to słuchajcie, to tam te praktycznie dwa domy się tylko ostały, mój i sąsiada, dwa domy się ostały,
nietknięte. A więc pytanie, co się musiało, kto tam był, mieszkał w tych domach? Mieszkali oprawcy. A co to byli za oprawcy? To byli żołnierze Armii Radzieckiej różnych narodowości. Ponieważ to były tereny niemieckie, a więc na terenach niemieckich, stricte już niemieckich, to po prostu to jest tak samo jak na Mazurach. Można było palić, wieszać i mordować. I dlatego te kilkanaście domów, to praktycznie połowa się ostała, praktycznie dwa się ostały. Reszta została spalona, czyli dwa normalne, czyli mój dom i sąsiada. One są podobne, to dlatego oprawcy tam po prostu bazowali. I ta zła energia została. Natomiast wszystko dookoła zostało albo zburzone, albo spalone. Były całe gospodarstwa w polu, które zostały zrównane z ziemią do fundamentów. Takie rzeczy. A więc widzimy, że historia ma bardzo duży wpływ na to, gdzie my tam mieszkamy i co się różnie dzieje. Tak samo po prostu no, tam też podrzucono właśnie nam ten rysunek tego diabła. Podrzucono nam portal, ponieważ zamykaliśmy mieszkanie szczelnie, całą posesję w krysztale. Trzeba było znaleźć odpowiedni sposób, żeby wpuścić do nas demona. Nieproszonych gości. Tak, właśnie, żeby... A to nie był jeden demon. To było ich wielu. Tak, ich było wielu, ponieważ no, kiedy ja zamykałem pod kloszem całą posesję, to pryskały, nie? Ale o co tu głównie chodzi? A więc państwo powinniście uważać na to, jakie przedmioty mamy, bo na przykład ostatnio też, żeśmy tutaj wyrzucali różne rzeczy z mieszkania, tu w Holandii, żeśmy też wyrzucali, bo niestety no, pewne rzeczy zostały też podrzucone, zostawione przez poprzednich lokatorów i trzeba było to po prostu opróżnić. Nie? A ja bym chciała jeszcze wrócić do tego otwieracza. On był stylizowany na taką staroć i one najprawdopodobniej, te otwieracze, były sprzedawane gdzieś tam jako jakoś pamiątki, stylizowane właśnie na takie starocie. I właśnie ktoś sprzedawał ludziom takie mini rzeczy. Portale. Tak. Właśnie, bo to też można na tak zwanych odpustach, nie? Się sprzedaje różne rzeczy. No i właśnie i czasami ludzie kupują takie rzeczy i to gdzieś tam leży tego i ludzie są nieświadomi, że się dzieją takie różne rzeczy. Ktoś nie może sobie zdjąć podczepki. To daje tylko przykład, nie? To trzeba się zastanowić nad własnym życiem, jakie się miało i co się działo. No i dopiero wtedy można coś robić, nie? Jakieś decyzje podejmować, nie? I o to państwo właśnie pytacie właśnie o różne... No to są właśnie portale, przedmioty, no a więc tutaj mieliśmy otwieracz, tu mieliśmy no właśnie z zamku książ, nie? No i właśnie. A więc takie rzeczy no są dość ważne i wtedy to utrudnia nam zdejmowanie różnych przyłączy demonicznych. Bo państwo to pytali tutaj, dlatego właśnie robimy ten film, żeby państwo wiedzieli, że no takie rzeczy trzeba uwzględnić. Co jeszcze chcieliśmy tu państwu powiedzieć? Coś o orgonitach. Pytacie się w wielu komentarzach o jakieś orgonity, które, no czy tam, które po prostu byłyby pomocne, czy to w samochodzie, czy też tam innych, no kto robi dobrze, czy to gdzieś na aukcji można kupić, czy to da rady i tak dalej. Słuchajcie, z tym jest trochę problem. Ja w opisie do filmu dałem właśnie taki link do kanału, który od którego tego pana dostałem w prezencie i to do dzisiaj funkcjonuje jak najlepiej. Funkcjonuje, jak już wam opowiedziałem, funkcjonuje to w samochodach, w domu też bardzo dobrze funkcjonuje, nie ma problemu z tym, natomiast jest to dość sprawa taka ryzykowna, no bo kwestia, jakie zaangażowanie i jakie podejście ma dany osobnik, który to robi, czy mamy pewność, czy to robi w jakichś dobrych intencjach, czy coś chce, czy ma jakieś złe intencje, a więc... To trzeba by gdzieś przypadkowo to od kogoś wziąć, to bym po prostu nie polecał przypadkowo, no bo przypadkowo, na zasadzie przypadku możemy sobie załapać się na portal w ten sposób. A więc są takie poglądy, że najlepiej to samemu zrobić i niektórzy państwa tutaj piszecie komentarze, że sami to robicie. Bierzecie materiał, te kryształy i tak dalej. No i tutaj jest jedna taka zasada tutaj, powiem przy tym filmie, że nie powinno się używać do tego aluminium.
O, to jest bardzo ważna myśl. Jeżeli chodzi o tą porę roku, to ona się nie nadaje do produkcji, ponieważ jeżeli byśmy to gdzieś w szopie czy w mieszkaniu robili, to by po prostu tak śmierdziało, że to się w pale nie mieści. A więc to trzeba poczekać do wiosny, jak już temperatura jest powyżej 18 stopni. No to wtedy można takie coś samemu robić. No, zresztą, jak wynika z Państwa komentarzy, jeżeli się samemu zrobi, no to już może być na przykład coś takiego, jeszcze tym bardziej zrobi to niebocentryk, człowiek niebocentryk, no to może to być mieć zwiększoną moc. O, w ten sposób. To bym tutaj chciał Państwu powiedzieć. Ja dziękuję tutaj za wszystkie maile, które Państwo nam piszecie. Ja nie jestem w stanie, nawet już wiecie co, czytać co niektórych, a czy w stanie, nie w stanie, tylko po prostu nie ma czasu tego przeczytać, ale dziękujemy, bo część z tych filmów my odpowiemy na te pytania Państwie, czy tam jakieś spostrzeżenia, odpowiemy w filmach, ale to nie wszystko od razu, bo to się nie da. To się tak po prostu nie da, a ja tutaj jeszcze raz Państwu tutaj zdejmę to morze. Tutaj mamy tam dalej ten Rotterdam. Tutaj mniej więcej